Witam Was bardzo serdecznie. O poranku będzie do Was mówił Dawid Masło, edukator przyrodniczy Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. I zapewne już zastanawiacie się, w jakie miejsce Was dzisiaj zaprowadzę. Jesteśmy w użytku ekologicznym Dolina Potoku Olszanickiego i Łąki Olszanickie. W zasadzie jesteśmy tu w drugie urodziny tego użytku, bo został uchwalony dnia 23 maja 2018 roku. No, dzisiaj mamy 20 maja, więc 3 dni przed. Sprawdzimy, jak ten dwulatek się ma, co ciekawego możemy tutaj zobaczyć. I sprawdzimy, czy takie miejsce i takie sąsiedztwo jak baza PKN Orlen, autostrada tutaj, którą można słychać, i dalej jeszcze lotnisko Balice jest dobrym sąsiedztwem do tego, by eksplorować przyrodę. Bo w zasadzie przyrodniczo znajdujemy się w pięknym miejscu, bo dzielimy tutaj tą przestrzeń jakby pomiędzy dwa parki krajobrazowe. Park Bielańsko-Tyniecki oraz Tęczyński. Zobaczmy więc samą linię drzew tego potoku olszanickiego. Zobaczcie, już za mną powinniście w tym momencie zobaczyć linię tego potoku olszanickiego. Zobaczcie, ta linia drzew, która jest tutaj, wyznacza nam mniej więcej na tym terenie przebieg tego potoku, dla którego de facto został założony ten użytek. Oczywiście potok, tak jak nazwa wskazuje, oraz łąki. Sprawdzimy za chwilę, podejdziemy sobie bliżej, zobaczymy, co w tym potoku się znajduje. Co tu pływa? Na samych łąkach jest fajne bogactwo. Chociażby jest tu mięta, która niesamowicie, słuchajcie, pachnie. Więc nasza dzisiejsza przygoda na dość niedużym użytku, bo trzeba powiedzieć, że on ma niecałe 5,5 hektara, dokładnie 5,64. Nie jest to może dużo, ale na pewno jest bardzo pięknie. Zapraszam. Potok Olszanicki na terenie miasta Krakowa ciągnie się od okolic terenów lotniska w Balicach, następnie przepływa pod węzłem Balice 2 na autostradzie A4 i mostem linii kolejowej do Balic w stronę rzeki Rudawy. Tutaj, gdzie jesteśmy, tworzy niewielką dolinę porośniętą drzewami. W swoim dalszym biegu przepływa w okolicy szkoły podstawowej Sióstr Pijarek i około pół kilometra dalej wpada do rzeki Rudawy. No widzicie, użytki ekologiczne można oczywiście używać, ale tak naprawdę gospodarzami i prawowitymi mieszkańcami tych użytków ekologicznych są oczywiście zwierzęta. Przed chwilą spłoszyliśmy jakąś kaczkę. Zobaczymy, co czeka nas dalej. My sobie wędrujemy wzdłuż potoku olszanickiego, zwiedzając ten piękny użytek. I wiecie co? Myślę, że to sąsiedztwo takie bardzo wielkomiejskie, ta autostrada, lotnisko, ta baza PKN Orlen, zupełnie niczym tutaj nie przeszkadza. Popatrzcie, że natura zawsze znajdzie sobie miejsce. Przykładem jest ten klon. Popatrzcie, rozwidlenie. I tutaj mamy już piękne bogactwo. Są tu mchy. Zobaczcie. Nawet tutaj trawa rośnie, co sugeruje, że mamy tutaj podłoże, które może być wykorzystane przez różne organizmy. Zobaczcie, jak mała nisza ekologiczna, a już została zasiedlona. W naszym odkrywaniu tego użytku robimy kolejny przystanek. A to dlatego, że dzisiaj mój operator kamery jest chyba bystrzejszy ode mnie. Zobaczcie, na co natrafiliśmy. Bardzo świeże tropy dzika. Słuchajcie, kolejny mieszkaniec tego terenu zdradza ślad swojej obecności. Kaczkę widzieliśmy w sposób bezpośredni, natomiast tutaj pośrednio wnioskujemy o obecności tych dzikich zwierząt. No ten dzik tutaj, jak razem wspólnie debatowaliśmy, pewnie przyszedł z tej strony, szedł do potoku. A dalszą część tej historii myślę, że możecie napisać sami. Jak myślicie? Napił się? Wykąpał? Pobiegł gdzieś dalej na łąki olszanickie? To już należy do Was.
Pamiętajcie, że przyroda to także wasza wyobraźnia. Słuchajcie, przed chwilą pokazywałem wam tropy dzika. Ja też już spróbowałem zrobić swój trop. Niestety pamiętajcie, że wybierając się w takie miejsca, bardzo często dzikie, używajcie tych ścieżek, które są. Nie schodźcie za blisko takich potoków, bo te miejsca nie są regulowane. One są dzikie. No i jest bardzo grząsko. My jesteśmy tutaj po takich opadach, więc ten teren jest, te skarpy się osuwają. Ale ten dzik przypomniał mi o jeszcze jednej ważnej kwestii, o której chciałbym wspomnieć. Tworzenie takich mniejszych nawet użytków ekologicznych w takich miejscach nieoczywistych daje możliwość przemieszczania się zwierzętom. Pełnią funkcję korytarzy ekologicznych. To jest bardzo ważne dla ptaków, dla ssaków, dla tych wszystkich zwierząt, które potrzebują miejsca do odpoczynku po prostu podczas swojej wędrówki. Druga kwestia jest taka, że takie miejsca tworzą tak zwane stepping stones, czyli miejsca w wędrówce fauny, które de facto same w sobie nie pozwalają im przetrwać i rozwijać się, rozwinąć populacji, ale pomagają w migracji na dalsze tereny, w pokonywaniu takiego miasta. Dlatego tak ważne są nawet bardzo małe i z pozoru niepozorne użytki ekologiczne. No nic, idziemy dalej. Słuchajcie, w naszej podróży przez ten użytek dotarliśmy w końcu do tej mitycznej już olszy. Olsza czarna, a przed chwilą widzieliście w kadrze hurmaka olszowca. On trochę jest takim szkodnikiem, ale jego piękna barwa, niebieska, metaliczna, połyskująca sprawia, że w moim sercu ma naprawdę niezwykłe miejsce. Tak i ta olsza. Olsza czarna, ja sobie teraz podejdę. Zobaczymy, czy uda nam się złapać ostrość. Mamy? Nie bardzo, tak? No nic, musicie mi w takim wypadku wierzyć na słowo. Olszę czarną od szarej na przykład można odróżnić tym, że w blaszce liściowej ma takie, ja to nazywam, pacnięciem. Można też nazywać, że jest to wcięcie w kształcie takiego serduszka lub po prostu wgłębienie blaszki liściowej w tej części szczytowej. Drzewo olsza rośnie na takich podmokłych siedliskach, potrzebuje bardzo dużo wody, no i tutaj te łęgi olszowe występują. Co ciekawe, olsza jeszcze posiada jedną charakterystyczną rzecz, troszkę nam przyświeciło pewnie w kamerę, ale może uda się tam to pokazać, bo pokażemy wam całe takie młodsze drzewko. Wytwarza tak zwaną strzałę, czyli ta kłoda drewna, główny pień, to tutaj zmagazynowane jest najwięcej drewna. Te gałęzie, które odchodzą na boki, są bardzo wątłe, one nigdy nie są grube. I teraz zobaczmy pokrój strzelisty takiego małego drzewka, a za chwilę pokażemy wam takie już bardziej większe, dorodne okazy. Przejdźmy sobie tutaj. I za moimi plecami widzicie bardzo duże już olsze. Piękny użytek, warto chronić właśnie takie podmokłe łęgi, tak piękne olsze, chociaż olszy w naszym polskim krajobrazie jest dużo, powiecie. Oczywiście, że tak. Natomiast tutaj w tym miejscu są specjalnie chronione już prawnie, jako że jest to użytek. No i możemy się napawać takim pięknym, jak dzisiaj, porankiem. Słuchajcie, nasza przygoda dzisiaj już się skończyła, w zasadzie jeszcze chwilę trwa. Natomiast coś ciekawego. Mówiliśmy o dzikach. Ja też się już ubabrałem troszkę, bo jednak teren jest podmokły. A tutaj mamy babrzysko dzika. Nie będę wam specjalnie o nim mówił dużo, bo wiele o babrzysku powiedział już mój kolega z pracy Jakub Kałużny. Serdecznie zapraszam do niego na film, a ja idę dalej. Poszedłem ku następnej przygodzie. Do zobaczenia w następnym filmie. Thank you.